Zaczynając ten dzień, zastanawiam się nad prostym, ale z drugiej strony głębokim pytaniem. Co tak naprawdę znaczy dom? Dom to coś więcej niż tylko miejsce. To ludzie, którzy go tworzą. Spójrz na Europę. To mozaika różnych obrazów życia i doświadczeń. Tak bardzo się od siebie różnimy, a jednak tak wiele nas łączy. Dom to wyrastanie z naszych korzeni i przygotowanie nas na to, dokąd zmierzamy. To dzięki naszemu domowi możemy śmiało stawiać czoła przyszłości, łącząc siły. Zmniejszając różnice, a nie pogłębiając je. Dom, w którym chodzi o nas wszystkich, ludzi wspierających się nawzajem, nasze nadzieje i marzenia oraz zapewnianie każdemu sprawiedliwych szans. Dom to miejsce, gdzie codziennie drobne wydarzenia stopniowo kształtują nasze życie, od najmniejszych radości po największe marzenia. Dom daje wszystkim bezpieczeństwo i czyni nas wolnymi. To miejsce, w którym dzielimy się problemami i znajdujemy wsparcie. W którym liczy się każdy głos i nikt nie jest pozostawiony samemu sobie. Nie od razu Rzym zbudowano. Wymaga to ciągłej pracy, ale ostateczny wynik będzie wyjątkowy. Europa rozwija się dzięki wspólnym wysiłkom, wyzwaniom i ludziom pracującym razem na co dzień nad małymi i wielkimi sprawami. Ponieważ w ostatecznym rozrachunku Europa jest naszym domem. Miejscem cudów, marzeń i harmonii.